Czy interesujesz się modą? A jasne, że tak. Każdy po części interesuje się modą. A gdzie szukasz inspiracji? Szczerze mówiąc, na pokazach. Zawsze jestem ciekawa, co jest nowego, co jest świeże. No i ogólnie widzę, jaka jest kolekcja zazwyczaj. Dlatego jestem tutaj. Oglądasz pokazy, więc powiedz nam, co jest fajnego w tych tendencjach na nadchodzący sezon, na wiosnę. Na przykład ostatnio widziałam pokaz Boho Boko, no i prostota, klasa, biel, czerń, no coś po prostu ponadczasowego. A widziałaś ten pokaz na żywo, czy gdzieś w transmisji? Na żywo. A ty zajmujesz się modą profesjonalnie? Nie, ale na szczęście mam przyjaciół, którzy to robią. No to super, to w takim razie powiedz, na co byś stawiała, gdybyś miała kupić jakąś rzecz od polskiego projektanta? Myślę, że sukienka. Zienia. Czyli jednak elegancko i kobiecie. Tak, dokładnie. Coś z tej ostatniej kolekcji? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ostatnią kolekcję, nie mówię teraz o sukience, ale miał bardzo fajny damski garnitur, taki biały, więc prostota, styl, klasa, jak to już mówiłam. A na wyprzedażach udało Ci się wyszukać coś w takim właśnie klimacie, jak widziałaś na pokazach? Właśnie teraz tego szukam. I co to będzie? Właśnie szukam białego, prostego garnituru. Na dzisiejszy pokaz mojego szkolenia. To dzisiaj czyj pokaz? Gawła. I to jaki to jest klimat tych kreacji? Są pióra pewnie? Pióra, skóry. No ciężki temat. A to jest styl Tobie bliski, czy raczej nie? Akurat może ten nie, ale zawsze warto zobaczyć, co jest grane. A przeglądasz może blogi modowe? Tak. Poleć nam kogoś fajnego. Ma fashion. Jednak ma bardzo fajny vlog, bardzo miła dziewczyna, więc... Powiedz, co ty masz dzisiaj na sobie, jakie to są marki? Typowe sieciówki, dosłownie. Buty Lasocki, spodnie H&M, bluzka New Look, Zara i Bershka. No i Armani Jeans.